Witajcie kochani, dzisiaj jest 7 grudzień, ja miałam nagrywać vlogmas od samego początku, ale nie pykło, jak zawsze, tu wszędzie burdelindo, nie wiem jak wam pokazać. Kupiłam kalendarz adwentowy Super Farm, ostatnio widziałam chyba Blanka Lipińska pokazywała, czekaj Mili, już idę, Blanka Lipińska pokazywała na Instagramie, kupiłam. Jesteśmy po otwarciu 6 okienek, jak na razie lipa, pokażę wam te okienka, ale co chciałam jeszcze powiedzieć, co Mili? My jesteśmy po urodzinach Kuby, tu jest burdelindo bum bum, bo mieliłam maszynką mięso, wpadłam na pomysł, że zrobię gołąbki bez zawijania. Oczywiście, jak to ja, zaczęłam robić w misce małej, ale potem musiałam się przenieść do miski na pranie, bo mi się nie zmieściło, ale powiem wam, że wyszły śliczne. Wyszło ich ile? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 i to takich naprawdę dużych. Teraz mamy godzinę 15 po 7. Ja będę je wkładała teraz do piekarnika. Na 45 minut na 180 stopni i zobaczymy, co tam z tego będzie. Więc tak, jeżeli coś jeszcze. O, czekajcie, bo to nic nie widać. Jeżeli miałabym coś jeszcze powiedzieć o tym kalendarzu, to pierwsze okienko to powiem wam. Pierwsze okienko to było dla mnie dno, bo były karty takie, wiecie, do gry, do nie wiem, jakichś zadań, oczywiście po angielsku. Jak coś po angielsku rozumiecie, ale nie za bardzo, to trzeba sobie jeszcze przetłumaczyć. No i tak, co? Ja idę wkładać te gołąbki. Myślę, że. Oczywiście szafa otwarta. Myślę, że jeszcze jutro coś nagram i dopiero wtedy to połączę, bo szkoda takiego je nagrywać tylko jeden dzień. Chcę zabrać się tutaj za remont sypialni, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Tutaj mamy lampki zapalone, ale jak zgaszę światło, to chyba. O, coś tam widać. A tam moja. Tutaj moja lampa solna. Więc chcę zabrać się za tą ścianę. Za tą całą ścianę. Chciałam dać tutaj zieloną tapetę. Taką. Jak to powiedzieć? Co ja mam tu takie krzywe? Butelkowa zieleń. No ale powiem wam, że sama nie wiem. Sama nie wiem, co chcę. O tak. Dobra, ja idę ogarniać te gołąbki, wkładać je do piekarnika i co? Widzimy się jutro, albo jeszcze wam pokażę, jak wyglądają gołąbki, jak się zrobią. Witajcie kochani, dzisiaj mamy wtorek 12.12, więc pamiętajcie o swoich marzeniach. Więc tak, przyszła do mnie paczka z Homli, bo zamówiłam pościel, więc potem wam ją pokażę. A teraz jeszcze tak, Mili robią się frytki. A ja chciałam zrobić te wiralowe ciasteczka, wiecie, z ciasta francuskiego i jabłek. No tak, to mi nie wyszły, bo jabłka popękały i tak dalej, i tak dalej. Chyba najpierw miałam zrobić dziurę w tym jabłku, wydrążyć to, a dopiero potem je poobierać i zrobić. No dobra, trudno. Będą połówki i księżyce. Dobra, mili, frytki już się prawie zrobiły. Ja zaraz otworzę paczkę i pokażę wam, jak wygląda pościel. Tylko najpierw ogarnę jeszcze parę rzeczy i zaraz wracam. Dobra, jestem. Dzisiaj mamy inny kąt w drugą stronę, więc czekajcie, bo tu są rzeczy. No je będzie widać. I tak jak mówiłam, zamówiłam z Homli i. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale pościele były w promocji za dwie pościele zapłaciłam, a jedna, czekajcie, tylko tak, że jedna i druga była za 50%, chyba jakoś tak.
tak. Nie było tej promocji takiej 1 plus 1. Ale mamy takie. Tylko są dwie pościele. Więc jedna jest takie. I zamówiłam pierwszy raz pościel z mikrofibry. I powiem wam, że chyba inaczej sobie to wyobrażałam. Taka sztuczna to takie jest. No. Nie kurczy się w praniu, gęsty splot, żywe trwałe kolory, łatwe zapięcie, czyli zamek. Przyjazne dla alergików, łatwa w prasowaniu, o nie. Więc tak wygląda. Takie, powiem wam, że kolory ma naprawdę ładne, ale jestem ciekawa, jak to będzie po praniu. Tak wygląda. No. Jakoś taka, powiem wam, średnio mi to pasuje. I oczywiście jak zamawiałam, to zapomniałam zamówić do niej jaśków. Przynajmniej jakiś tam podobny. No dobra, już trudno, no ta. I druga jest takie samochodziki. Tam ściągnąć. A druga jest w takie samochodziki. No tutaj nie będzie widać, tak? Na pewno nie. No i też jest z mikrofibry. I obie były w promocji. Ale tak jak mówię, no taki średni jest ten materiał. Zapachu nie ma. O, czekajcie, tutaj może. O, jest. O, dobra, coś jest. Zobaczmy, ale to myślałam, że to rachunek, ale to nie rachunek. Formularz odstąpienia od umowy i wyjątkowy prezent od serca. Odwiedź nas i odkryj 1000 pomysłów na prezent. Odbierz 20 zł rabatu na pierwsze zakupy z kodem GIFT. Więc powiem wam, że tak. No tak średnio jestem zadowolona z tej pościeli. Wiecie mi, co mi ta mikrofibra przypomina? Przypomina mi te takie na Jana Marialu kiedyś kupowałam bawełna syntetyczna. To mi to przypomina. A mama mi w tamtym roku na święta, myślałam, że mam ją ubraną, ale nie, kupiła mi pościel albo w Isku, albo w Home & You. Teraz nie wiem. I ona jest taka jakby flanelowa. Powiem wam tak. Kołdra w środku, która jest, nie przesuwa się w tej poszewce, bo właśnie tutaj mam ubraną tą z Mariala, tą taką bawełnę syntetyczną i tam wszystko się przesuwa. Okrucieństwo to jest, więc jestem, z mikrofibry chyba nigdy nie miałam pościeli, więc zobaczymy, ale powiem wam, że te wzory, te nadruki są naprawdę piękne, no naprawdę są fajne, ale jestem ciekawa. Jak się nam w tym będzie spało. Dobra, nie gadam już więcej. Zobaczymy, jak będzie po użytkowaniu. Wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. Bo tak jak mówię, chyba pierwszy raz mam z mikrofibry pościel. Dobra, widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, cześć.